Dzień dobry, miło mi że dzisiaj gościć pana Andrzeja. Oczywiście między innymi jednym z powodów to jest to, że byliśmy na gali w Kielcach pod patronatem pani minister Ani Krupki. Tam oczywiście była to impreza związana z Senior w Ruchu. Bardzo miła i przesympatyczna impreza. I na tej imprezie miałem okazję i ogromną przyjemność odebrać w imieniu pana Andrzeja statuetę i dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Senior w Ruchu w kategorii Senior Sportowiec Roku. Senior Sportowiec Roku. Podkreślam, bo to jest ważne. Także jeśli to impreza ogólnokrajowa, także gala też ogólnokrajowa, były wnioski składane i oczywiście we wniosku, kiedy my jako Wydział Sportu przedstawiliśmy wyniki, pan Andrzej został laureatem, czyli zajął trzecie miejsce, podium, jest sportowcem seniorem roku 2022. Jest nam wyjątkowo miło, panie Andrzeju, bardzo gratuluję. Oczywiście chciałbym, żeby pan mi troszkę też poopowiadał, chociaż tak naprawdę historię wszystkich pana wyników, wszystkich osiągnięć myślę, że znam. I byłoby to takie przesympatyczne, gdyby pan kilka zdań na temat tej swojej pasji, tego piechura opowiedział. Dziękuję bardzo za gratulacje. Jestem zaskoczony, że akurat tak wysoko tak stary człowiek się znalazł. No, tutaj bym się trochę nie zgodził. Super piechurów. Zdobyłem już 16, to znaczy wszystkie edycje, gdzie są 3 osoby w kraju, które to posiadają. Chodzę już ponad 20 lat w maratonach, od 25 km do 100. I zaczynamy nowy rok. Już jestem zapisany na 25 km Chęciny, Morawica i będziemy walczyć dalej. Zobaczymy, jak to długo potrwa jeszcze. Muszę nadmienić, że w momencie, kiedy odbierałem tą statuetę i odbierałem ten dyplom, telewizja Kielce koniecznie chciała z panem zrobić wywiad. Myślę, że ten materiał, który dzisiaj tutaj robimy, przekażemy, ale przekonywano mnie, że w pierwszej możliwej okazji będą próbować pana odnaleźć. Więc jeżeli ta pierwsza edycja będzie możliwe, że redaktor, który mówił o tym, pochodzi właśnie z Morawicy, pewnie będzie pana tam szukał i taką informację przekażemy, że pan tam będzie. Będzie to na pewno miłe też i dla pana. Ja z kolei wchodząc na scenę, odbierając, było mi szczególnie miło, tym bardziej, że to, co czytał lektor na temat tego, co pan dokonał, a poza tym to, co najważniejsze, że jest pan z Opoczna, że jest pan z gminy Opoczno, to takie jest budujące dla nas wszystkich. No cóż mogę powiedzieć, wystarczy się tylko cieszyć, oprócz tego, co chodzimy, gramy też z seniorami w tenisa stołowego. Gramy mecze z Kielcami, z Tomaszowem. Także robimy na Dzień Dziecka w Szkole Trójce dla dzieci turnieje. No i staramy się jakoś sportowo żyć, żeby to, jak tu mówią, senior w ruchu. Tak, i właśnie między innymi panie Andrzeju, cieszymy się, że jest pan jednym z tych, który tak naprawdę namawia, pokazuje, że warto być w ruchu, dlatego że jest to jakby dodatkowe coś, co nazywa się zdrowe i zdrowie, a na tym wyjątkowo zależy. Między innymi ta promocja zdrowia to też jest taka ważna, bo była też kolejna gala, gdzie też dostaliśmy certyfikat gmina promująca zdrowie i to jest dla nas bardzo miłe. A pan jest jedną z tych osób, która spowodowała, że to kolejne wyróżnienie, które było przyznane w Krakowie na tej gali. Ma pan w tym udział. Warto, to nie tylko spacer, to nie tylko pływanie, ale wszystko, czyli ten tenis, o którym pan wspomniał, od ponad 20 lat robicie to znakomicie. Mam okazję czasami to podglądać. Cieszę się, że jesteście tam wszyscy razem, czyli ten senior w tenisie,
ale jednocześnie to, co pan powiedział, że również z młodymi ludźmi, które te turnieje, szczególnie na Dzień Dziecka, organizujecie. Miłe, sympatyczne, oby tak dalej i oby jak najdłużej. No, dopóki się ustarczy, to będziemy tak dalej działać. I tak trzymamy. A teraz pozwolę sobie przekazać, ponieważ ja odbierałem to z rąk pani minister Ani Grupki, więc przekażę sobie, pozwolę sobie przekazać tą statuetę i ten tytuł dla pana. Gratuluję. Tak, miło. I teraz jest jeszcze druga część, to jest właśnie ten dyplom, którym jest wyraźnie napisane. Andrzej Nowak i sportowiec roku, także przemiłe, przesympatyczne. Trzech naprawdę wielkich sportowców, którzy się załapali w tym plebiscycie, w tym konkursie. Jest to bardzo miłe, a najważniejsze, że jednym z nich to właśnie mieszkaniec naszego miasta i naszej gminy, pan Andrzej.